Tylko raz na 7 meczów udało wam się tutaj zremisować, więc drugi remis na 8 meczów to jest chyba sukces. No, najważniejsze, że nie przegraliśmy. Po remisie w Kielcach, wiadomo, ten repertuar, jaki mamy, to jest bardzo ciężki i myślę, że ten punkt szanujemy tutaj na Legii. Legia to jest Legia. Gra dalej w lidze, w eliminacjach Ligi Mistrzów. Myślę, że tutaj ten punkt naprawdę szanujemy. Przy odrobinie szczęścia może mogliśmy strzelić. Legia też miała tę sytuację. Ale wybroniliśmy, myślę, że będzie wyglądało to coraz bardziej, przynajmniej już od tego tyłu będzie to stabilne. Myślę, że za chwilę zaczniemy strzelać te bramki i będzie coraz lepiej. I wreszcie wróci ten piask, który przyzwyczaił kibiców do tej dobrej gry. Pierwszy raz nie stracić tutaj bramki, to w dużej mierze twoja zasługa, tak? Uratowałeś kilkakrotnie zespół przed stratą gola. Czy było tak ciężko naprawdę tam w liniach defensywnych? No trochę miała Legia tych sytuacji, naprawdę ma klasowych zawodników i w niektórych sytuacjach ciężko było, ale mówię, no po to jestem, żeby pomagać chłopakom i myślę, że tym meczem tak sobie jeszcze bardziej uwierzyłem w siebie, że od tego meczu my się zaczniemy mecze na zero. Znowu mamy trudne mecze przed sobą, ale myślę, że ten dał nam takiego kopa, że będzie coraz lepiej.